Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marek. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam krok po kroku, jak grać na dźwigni, jeżeli już musicie, jeżeli chcecie, bo niejednokrotnie dostaję pytania typu Marek, ale na spocie to ja kupowałem Bitcoina czy Ethereum. Pokaż w jaki sposób grać na dźwignię, jak używać lewara: razy 3, razy 5, razy 50. Zaprezentuj to na przykładzie, żeby nie popełnić takich elementarnych, głupich błędów po drodze. Więc po, co, po to jest ten materiał, po to wam wszystko przekażę w takiej pigułce, żebyście nie musieli więcej tego typu materiałów oglądać, przewertować tych filmów setki. Po prostu w jednym chciałbym zawrzeć wszystko, co jest istotne. Więc zaczynajmy. Na start jeszcze dodam, że dźwignia jest bardzo złudna, a bywa czasami przebiegła i śliska tak naprawdę na tym rynku daily tradingu zarabiania właśnie na zmienności kryptowalut przy użyciu lewara, czyli takiego jeszcze boosta, zarabia tak naprawdę 8, 10, może paręnaście procent wszystkich uczestników rynku. Przez co oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę świadomie, tak? Że ta droga będzie wyboista, będzie trudna. Wielu z Was chce się jej podjąć. Ja też od wielu lat, słuchajcie, te tajniki, dźwigni zgłębiam. Jak niejednokrotnie mówiłem w filmach przez pierwsze 2, 3, 4 lata, Raczej traciłem niż zarabiałem. Od jakiegoś czasu się to zmieniło, i dopiero w tym momencie też pewnie to zauważyliście w formie takiej transformacji na kanale i takiego płynnego tutaj przebywania razem ze mną, że poruszam te tematy dźwigni coraz bardziej, bo czuję się w nich po prostu coraz pewniej i uważam, że powoli mogę Wam zacząć moją wiedzę przekazywać. Szczególnie jeżeli mowa o takim etapie podstawowym, czy po prostu średnio zaawansowanym. Więc mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski z tego, co Wam dzisiaj opowiem, zrobicie tak, jak się po prostu zrobić powinno, żeby uchronić się od straty kapitału na samym początku i zaraz wam opowiem od czego w ogóle dzisiaj zaczniemy i jakie tematy poruszymy. Tak jak mówiłem wybrałem wątki i tematykę takową, żeby na start wam to totalnie wystarczyło, żebyście mogli sobie po takim 20 czy 30 minutowym filmie, zależnie ile wyjdzie, po prostu zacząć grać na dźwigni, małymi kroczkami stawiać jeden za drugim i po prostu testować, testować i jeszcze raz testować, żeby być każdego dnia coraz lepszym. Oczywiście na jak najmniejszych kwotach, żeby się gdzieś tam nie sparzyć na. W samym początku tej swojej drogi. Więc po pierwsze pokażę wam oczywiście takie elementarne rzeczy, jak odpalić longa czy szorta, żebyście po prostu potrafili to technicznie zrobić, znaleźć te zakładki i tak dalej. Po drugie, wytłumaczę wam, jak wybrać dźwignię i jej wysokość w dowolnym zakresie musicie wiedzieć, że przykładowo, tak jak dzisiaj na nabajbicie, będę to prezentował, dźwignia jest nawet do razy 100. Więc oczywiście to już jest kwestia woli, jakiej się używa, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak to działa, i jakie po prostu nie się. Całą konsekwencję. Pokażę Wam, jakie są różnice pomiędzy isolated a cross margin, czyli pomiędzy metodyką grania na dźwigni jedną a drugą, żebyście mogli sobie to wszystko porównać i dowiedzieć się w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Porównamy sobie pokrótce e prowizję na giełdzie Bybit i innych giełdach, żeby mieć po prostu pogląd, jak to wszystko wygląda w chwili obecnej. Wytłumaczę Wam oczywiście różnice, jakie są pomiędzy graniem na spocie i po prostu taką tendencją psychologiczną do niektórych rzeczy, a graniem na dźwigni, na co należy zwracać uwagę, czego się wystrzegać. Po prostu w jaki sposób na tym rynku grać na dźwigni, żeby prosperować lepiej niż gorzej, bo o to nam wszystkim chodzi. Zrobię Wam też taką instrukcję, jak krok po kroku odbierać różnego rodzaju bonusy za trading, bo przykładowo na ByBicie jesteśmy wynagradzani za to, że podejmujemy różnego rodzaju po prostu akcje tradingowe. W porównaniu do innych giełd nie jest to takie, wiecie, bierne, statyczne, więc szkoda, żeby to po prostu gdzieś tam przeminęło, dlatego też pokażę Wam miejsce i w jaki sposób to. Odklikać, wybrać i przy okazji korzy korzystać z tych nagród. No, i jako taki bonus przekażę Wam takie pięć rad od serca, które po prostu sobie wyrobiłem i chciałbym, żebyście się też się do nich stosowali. Pomoże Wam to po prostu zarabiać szybciej, niż yy, sami byście do tego mieli dojść, więc tak to wygląda. Więc tak prezentują się tematy na dzisiejszy materiał. Myślę, że będą posegregowane, będą takim uzupełnieniem wiedzy dla każdego. Po prostu będzie można sobie coś tutaj dla siebie znaleźć i wykorzystać we własnym zakresie. Chcę Wam też przypomnieć, że z tym linkiem. W opisie pod tym filmem każdego miesiąca jest wybierana jedna osoba, która dostanie aż 250 dolarów w usdt, które jest wypłacalne. Jest to taka akcja promocyjna, na którą dogadałem się z giełdą. Słuchajcie, jest ona do odwołania, więc tego oglądacie ten film nie wiem, za pół roku, rok czy dwa lata. Ona dalej jest aktywna, bo umówiłem się na, na taką długoterminową współpracę. I chodzi o to, że każda nowa osoba, która założy konto na Bybicie z tym linkiem w opisie, zrobi jakikolwiek depozyt, czyli przychodowo paręnaście dolarów, parę 10 czy pareset, zależy jakimi kwotami operujecie i zrobi pierwszy. Trade, czyli za te pieniądze, nie wiem, kupi bitcoina, sprzeda Ethereum, zrobi pierwszy trade na dźwigni czy cokolwiek, jest wtedy właśnie uprawniona do tego comiesięcznego wyboru z automatu przez giełdę. Jednej osoby, która jest aktywna i która dostanie taki bonus, myślę, że 250 dolarów na start to nie lada gratka, może się wielu przydać, więc tylko u mnie jest taka akcja. Zapraszam do sprawdzenia i skorzystania z tym linkiem partnerskim, który jest w opisie. I też tak dodatkowo wspomnę wam, co zresztą widzicie teraz na waszych ekranach, że z tym linkiem z opisu każda osoba, która zrobi te. Ten depozyt po raz pierwszy ma różnego rodzaju bonusy, które są dla każdego. Nie jest to na przykład jedna osoba na 100 z miesiąca, co się zarejestruje, ale każdy ma po prostu tutaj tak definitywnie pokazane widełki wpłaty i wolumenu tradingowego, jaki musi zrobić, żeby móc odebrać bonus. I też jest taka zakładka rewards, na której są różnego rodzaju akcje promocyjne i bonusy, które można odebrać, ale o tym troszeczkę później sobie porozmawiamy, więc przechodzimy bezpośrednio do materiału. Więc tak jak mówiłem na początku, zacznijmy może od tego, że wytłumaczę Wam te różnice pomiędzy spotem a tym derivatives, futures, dźwignią, zwał jak zwał, tak? Więc mm, tutaj trzeba się po prostu podzielić na dwa obozy, bo jeden to są osoby, które chcą na rynku kryptowalut zarabiać po prostu tak spokojnie, wiecie, wejść sobie po pracy, e, kupić jakieś altcoina, który spadł, nie wiem, robić uśrednianie ceny bitcoina kilka razy w miesiącu, czy raz w miesiącu, trzymać te bitcoiny, czy inne kryptowaluty długoterminowo i po prostu liczyć na ich wzrost za kilka miesięcy, czy parę lat. To jest taki obóz numer jeden, który na tym rynku oczywiście prosperuje, te osoby nie mają zbytnio czasu na trading i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli oglądacie ten film, to pewnie lub prawdopodobnie jesteście lub zaraz będziecie w bozie numer dwa i to są słuchajcie, osoby, które na tej giełdzie kryptowalut chcą zarabiać po prostu codziennie. Są to osoby, które wykonują dużo transakcji, które sprzedają, kupują, szukają okazji, często wyprzedają się po kilkunastu godzinach, szukają innego poziomu na wejście, które po prostu są tutaj dla tej takiej dynamiki, żeby skorzystać na tej zmienności rynku kryptowalut, która jest notabene bardzo duża cały czas każdego dnia, tak? Więc tutaj rzeczywiście trzeba się do tego przyłożyć, ale da się jak najbardziej na tym skorzystać i tutaj tak naprawdę działa statystyka, nie ma czegoś takiego, że wiecie. Kupujecie Bitcoina i macie praktycznie pewność. Tam 99%, załóżmy, że za 5 czy 10 lat będzie warty więcej. A próbujecie rzeczywiście na bazie każdego miesiąca, żeby wasze 55 czy 60% zagrań było trafnych. Wtedy zarabiacie regularnie parę naście, parę 10% każdego miesiąca. Niektórym się zdarza, że robią i kilkaset procent. I do tego używają dźwigni, żeby jeszcze, tak wiecie, podkręcić te możliwości e, kryptowaluty, podkręcić jeszcze ich zmienność i albo może na tym dużo zyskać, bo są niejednokrotnie trady sam w takim Uczestniczyłem, które dały zarobić mi nawet kilka tysięcy procent, albo można się dramatycznie przejechać, bo jeżeli zrobi się to nieumiejętnie, przed czym też chcę was uchronić dzisiejszego dnia, można tak naprawdę stracić dużą część swojego portfolio i to w dosłownie kilka godzin czy nawet kilka minut, czego też większość z was pewnie już w życiu doświadczyła tym kryptowalutowym. Dlatego też, jeżeli interesuje was po prostu daily trading, scalping, czy ogólnie próba utrzymania się z rynku kryptowalut, to właśnie gra na dźwigni może w tym pomóc, jeżeli podejdziecie Idziemy do tego właśnie w prawowity i słuszny sposób, tak samo jak i ten film, więc zapraszam do dalszego oglądania. Więc zacznijmy od tego, że pokażę wam taką tabelkę, która obrazuje to, w jaki sposób nasz milion dolarów potencjalnie obrotu na każdej z giełd jest pożarty powiedzmy przez prowizje giełdowe, tak? Więc tutaj bezpośrednio jest to właśnie procent z tego miliona dolarów, więc tutaj na przykład widzimy, że na Derbit, czy Kraken, czy Binance te prowizje wynoszą jakieś tam 0,14-0,12%, a jeżeli chodzi o buybita, co też zaznaczyłem tutaj na żółto, jest to 0,02% z 1 miliona dolarów. Więc na przykład w tym przypadku na takim Binance, gdzie ta prowizja to jest około 0,10%, to mniej więcej oscyluje w tym, w tej granicy, że za każdy milion dolarów obrotu musimy wydać około 1000 dolarów na prowizję, a na buybicie jest to słuchajcie 200 dolarów. Więc musicie przyznać, że przy takim dłuższym terminie często może to być na zysk. Niektórzy na przykład mają kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów na poczet tradingu. I jeżeli obrócą kilka czy kilkanaście razy w skali miesiąca, bo średnio nasz kapitał na giełdach jest obracany około 40 razy, według wielu statystyk, to rzeczywiście wtedy na te prowizje wydaje się sporo, a często tego nawet gdzieś tam nie widać, bo tego giełdy starają się nie, nie uwypuklać, po prostu nie pokazywać, że wiecie, że tam tracicie pieniądze na prowizjach, szczególnie te giełdy, na których te prowizje są większe, tak? Więc jeżeli chodzi o te giełdy, to tutaj trzeba po prostu się zastanowić, czy nie szkoda nam pieniędzy, a właśnie na takim bajbicie, rzeczywiście te prowizje są bardzo niskie, szczególnie jeżeli chodzi o grę na dźwigni bo tutaj ta giełda została po to stworzona dla tradingu, dla traderów, dla osób, które chcą na tym rynku rzeczywiście każdego dnia po prostu kryptowalutami operować, sprzedawać, kupować i tak dalej, i tak dalej. Więc musicie przyznać, że jak na milion dolarów obrotu, to 200 dolarów w prowizjach mniej więcej, tak? bo to są różne statystyki na bazie różnych tam opcji pokazane, to nie jest tak duża kwota, szczególnie w porównaniu do innych giełd. I kolejna rzecz, to musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli przykładowo, macie 1000 dolarów w jakimś tradzie i robicie sobie, nie wiem, trade'a na dźwigni razy 20, tak? I od razu, gdy w niego wchodzicie, macie... Obrót na poziomie 20 tysięcy dolarów, bo ty 1000 mnoży się razy 20. Tym samym prowizja jest 20-krotnie większa, tak? Tak samo jeżeli zamykacie tego trade'a, to macie drugi raz ten obrót, czyli z 1000 dolarów na dźwignię razy 20 przy wejściu i wyjściu macie już 40 tysięcy dolarów obrotu, tak? Często tak to właśnie działa i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, więc zrobienie miliona dolarów obrotu wcale nie jest jakimś, świecie nieosiągalnym wynikiem, tak naprawdę nie jest to jakaś absurdalna kwota. Dobra, więc przechodzimy do panelu giełdy. Ja na chwilę znikam i pokazuję wam. Jak to wszystko wygląda? Przechodzimy do trochę bardziej skomplikowanej sprawy, czyli gry na dźwigni. Tutaj mamy derivatives, tak? czyli po prostu klikamy sobie USDT, Perpetual, gdzie bezpośrednio, na przykład, wybieramy sobie parę bitcoin z USDT. No i w tym miejscu możemy, słuchajcie, tak zwanego longa odpalić lub shorta i zaraz Wam wytłumaczę, jak to wszystko działa. Tutaj mamy equity, czyli ilość posiadanych środków przez nas. W tym wypadku jest to 60 dolarów, ale stwierdziłem, że chcę sobie przesłać trochę więcej. I wybieramy, że z tego spota chcemy wysłać na dźwignię, bo musimy po prostu między kontami to przerzucić. Mamy konto na spocie, po prostu na zarobek i na grę na dźwigni. No i z tego spota wyrzucam sobie tutaj jeszcze 40 dolarów. Stwierdziłem, że będę grał dzisiaj 100 dolarami, że taką kwotę na poczet grania na dźwigni mogę sobie przeznaczyć. Mam 100 dolarów. Świetnie. No i słuchajcie, zaczynamy zabawę. Po pierwsze, co musicie wiedzieć, to na dźwigni obowiązuje po prostu ten, ten lewar, tak? I wybieramy sobie ten lewar w takiej postaci, że możemy na suwaku wybrać, o jaką wielokrotność ma nam po prostu zwiększyć potencjalny zarobek lub stratę. Czyli jeżeli na przykład mamy lewar na razy 3, to oznacza, że jeżeli bitcoin z 1 dolara wzrośnie na dolara 10, czyli o 10%, to my po prostu będziemy 30% do przodu ale jeżeli spadnie z dolara na 90 centów, to my będziemy, słuchajcie, do tyłu o 30%, a nie tylko o te 10%, o które spadł, bo takiego lewara używamy. Więc to jest taka prostota tejże właśnie kwestii. Ale, słuchajcie, tutaj na spocie, jeżeli kupowaliśmy w poprzednim yy, po prostu ujęciu co do tego, co pokazywałem, bitcoina i on spadnie dużo, to dalej go mamy. A tutaj w tym momencie, jeżeli na przykład kupimy bitcoina na dźwigni razy 10 po dolara, a Bitcoin spadnie na 89 centów, czyli tam o 11%, to słuchajcie, tracimy całkowicie pozycję, bo przekroczyła na całkowitą wartość naszą naszego tradu razem z dźwignią i wtedy nie mamy nic. Tracimy wszystkie pieniądze w momencie, gdy powyżej 10% będzie spadku lub tak samo, jeżeli będzie 10% wzrostu, to jesteśmy dwukrotnie na plus. Więc to jest takie, wiecie, bardzo... Ciężkie, bo może po prostu stracić rzeczywiście pieniądze, ale chcę to jak najbardziej łopatologicznie się da wytłumaczyć, żeby każdy wiedział jak to zrobić. Tak samo można to dostosować w postaci shorta, możemy po prostu sprzedawać Bitcoina z formie lewaru w tak samo tą lub drugą stronę. Ok, więc o co chodzi z isolated i z cross margin? Po prostu chodzi o to, że jeżeli wybierzemy isolated, to tylko i wyłącznie te pieniądze, które przeznaczymy na tego tradera zostaną nam ewentualnie stracone. Czyli na przykład jeżeli mamy tutaj 100 dolarów w equity, czyli w naszym całkowitym portfelu na poczet grania na dźwigni i na giełdzie tutaj wybierzemy sobie właśnie na dźwigni isolated i stracimy przykładowo pieniądze, które odpaliliśmy na tutaj na przykład dźwigni razy 10 na longu i to było na przykład 10 dolarów, tak, na poczet tego trade'a, to słuchajcie, wtedy bezpośrednio tracimy tylko te 10 dolarów. Ale jeżeli wybierzemy sobie cross margin to jeżeli ten nasz po prostu trade przekroczy tą wartość, której miałoby nas zlikwidować, czyli zamknąć, to bezpośrednio na poczet wtedy właśnie tej transakcji, tego tradu będą podbierane pieniądze z całego tego naszego equity, aż ono się wyczerpie, dopóki nas nie zamknie. Czyli możemy być nawet na, słuchajcie, dźwigni razy 10, możemy być 500% na minus, tylko po prostu będziemy tracić cały czas pieniądze z tego naszego equity, więc to jest bardzo korzystne, jeżeli chcecie, żeby nas po prostu nie zamknęło, żebyśmy byli cza cały czas w grze, ale jest to bardzo niekorzystne w momencie, gdy nasz trade się, prawda, nie udał. Czyli jeżeli on cały czas nurkuje, nurkuje na dno, graliśmy longa, bitcoin spada, spada i spada, no i jeżeli się nie zapowiada, żeby on kiedykolwiek już wzrósł, to wtedy rzeczywiście po prostu mamy duży problem, bo po prostu jesteśmy w takiej pozycji, która jest po prostu martwa i cały czas powiększa nam stratę. Więc musimy wybrać bezpośrednio, z której opcji korzystamy. Otwarcie tradeu jest naprawdę łatwe, wystarczy po prostu sobie na przykład wpisać kwotę, albo bezpośrednio wziąć ją z rynku. Więc gramy longa razy 10. Wybieramy, słuchajcie, kwotę, za jaką chcemy grać. Przykładowo niech to będzie 10% naszego kapitału. No, i tutaj widzimy, że na dźwigni razy 10 tutaj będzie bezpośrednio razem, już z prowizją to jakieś 87 dolarów wartości. Otwieramy longa, potwierdzamy i jesteśmy w grze. Słuchajcie, tu mamy pokazane profit and loss ratio. Jeżeli w tym momencie Bitcoin będzie rósł, to oczywiście mój zysk również będzie proporcjonalnie rósł. Już jestem 2 centy na plusie, bo jak widzicie, otworzyłem. Pozycję po 17 465, w tym momencie to jest pokazane, a już Bitcoin kosztuje 17 475. Jestem już 5 centów na plusie. Stwierdzam, ok, wystarczy, pomijając prowizję, to jest dla mnie wystarczająco. Mogę sobie, słuchajcie, w każdym momencie tę dźwignię zamknąć. Wtedy mamy dwie opcje do wyboru. Jeżeli mam już dosyć, to klikamy sobie albo market, czyli zamyka na spocenie właśnie jaka jest obecnie, klikamy confirm i możemy wybrać jaki procent trade'a zamykamy, albo klikamy limit. Czyli jeżeli na przykład Bitcoin osiągnie jaką, jakąś kwotę, jeżeli na przykład dojdzie do 17500, to klikamy, że wtedy ma zamknąć tego trade'a i zobaczymy czy właśnie wtedy na wizji to się stanie, bo Bitcoin właśnie teraz rośnie? Jeżeli nie, to zaraz wam pokażę inną opcję, która jest również bardzo interesująca dla graczy na dźwigni i bardzo ważne jest, żeby po prostu rzeczywiście móc z niej korzystać i wiedzieć, jak działa. Chodzi bezpośrednio o take profit i stop loss. To działa w taki sposób, że jeżeli słuchajcie, kwotę likwidacji. O, tutaj widzicie? Udało się. Było 17,500. Bitcoin wzrósł i nam tutaj zamknęło tradea. Na plusie w tym wypadku było chyba paręnaście centów, więc udało się to zrobić na wizji. Pomijając, że prowizje były prawdopodobnie większe niż mój zysk, to po prostu rzeczywiście w tak niskim zakresie również można gdzieś tam uprawiać tak zwany scalping, czyli grać na świeczkach minutowych. Ale o tym w innym filmie. Otworzę więc jeszcze raz pozycję i pokażę wam, o co mi dokładnie z tym wszystkim chodziło. Zmniejszę jednak dźwignię, żeby po prostu no, jak najbardziej gdzieś tam bezpośrednio e, móc ją jak najdłużej trzymać. Otwieramy sobie. Całkowita pozycja, gdzieś tam 0,02 bitcoina. No i słuchajcie, pokazywam, jak to działa. Take profit i stop loss. Chodzi o to, że jeżeli mamy take profit, to na przykład ustawiamy sobie, że dobra, jeżeli Bitcoin osiągnie 18,5 tysiąca dolarów, to będziemy na plusie jakąś tam wartość, prawda? Tutaj klikamy sobie na przykład 10%, widzimy, to jeszcze nie jest 18,5, tutaj jest za dużo, czyli na przykład możemy zrobić, że wpisujemy to manualnie. I w momencie, gdy Bitcoin będzie kosztował 18,5 tysięcy dolarów, to widzimy, że mamy 17,5% zwrotu z inwestycji i będziemy mieli 17 dolarów w moim przypadku tego trade'a takiego wiecie, na poczet po prostu filmu, zysku. No i okej, okay. tak samo, jeżeli chcemy, żeby po prostu nie będąc przy komputerze, zapominając o tym tradzie, żeby nic złego się nie stało, wpisujemy sobie tutaj stop lossa. Wtedy wpisujemy na przykład 17 tysięcy. 200 dolarów. Jeżeli do tej wartości Bitcoin spadnie, to będziemy tylko 4% skaczykiem na minusie, stracimy 4 dolary i po prostu tyle. Klikamy Confirm i widzimy, że ten nasz Take Profit i Stop Loss są ustawione. Możemy spokojnie odejść od komputera, nie martwić się tym, co się wydarzy i przy tych wartościach to bezpośrednio wszystko zostanie po prostu za nas przeprowadzone i albo zyskamy, albo stracimy, ale nie będziemy mogli po prostu bardzo dużo stracić i nie musimy się martwić o to, że coś tam się złego zadzieje, bo mamy te widełki, w których po prostu się poruszamy. Co jeszcze ciekawsze, jest słuchać tutaj tak zwany Trailing Stop. Z tym trailing stopem chodzi o to, że możemy sobie ustalić wartość, po której, słuchajcie, zamknie nam trader. To jest taki jakby podążający za nami take profit albo stop loss, czyli na przykład, słuchajcie, tak, mamy bitcoina za 20 tysięcy dolarów, udało nam się zgarnąć go na dołku i ten bitcoin sobie rośnie i rośnie i rośnie. To macie też pokazane teraz na takiej grafice dodatkowej, którą dla was przygotowałem. I w tym momencie ustawiamy sobie na przykład wartość 6, Albo na przykład 10, tak? Jeżeli chcemy sobie zagwarantować zysk, to jeżeli z 20 200 nagle bitcoin cofnie się na przykład na 20 190, to wtedy bezpośrednio zamknie nam tego trade'a, bo taką wartość po prostu osunie się jego cena i podążamy za tym, żeby nam zamknęło na proficie i bezpośrednio możemy na tym skorzystać. To jest dosyć zaawansowane narzędzie, z którego trzeba nauczyć się korzystać. Są do tego poradniki i obrazki różnego rodzaju w internecie, ale chciałem Wam po prostu przybliżyć, no tak, sytuację jak najbardziej łopatologicznie i opisać Wam pokrótce, jak to działa. Obiecałem wam też na samym początku, że zaprezentuję w jaki sposób giełda Bybit wynagradza po, potencjalnie właśnie za trading na niej, za to, że nie jesteście statyczni, za to, że jesteście po prostu aktywnymi osobami na tejże właśnie giełdzie. Więc w tym miejscu co właśnie zaznaczyłem, to nie jest żaden clickbait, mi już się udało ponad 11 tysięcy USDT odebrać na tych różnych akcjach. Przykładowo jak zakładają sobie konto właśnie z RefLinka od kolegi, to mogłem odebrać za to, że traduję. Tam właśnie wtedy było chyba 11 tysięcy 100 dolarów, albo były inne akcje, gdzie dostawałem 60 dolarów, na przykład za fakt, że aktywnie tradowałem, zrobiłem 600 tysięcy dolarów obrotu i mogłem sobie to wypłacić. Zresztą to jest do zobaczenia na filmie z poradnikiem z Bybit, Tak, od A do Z, gdzie pokazujesz 40 minut wszystko na tej giełdzie. W prawym górnym rogu on się właśnie wam wyświetla, jest też do znalezienia w opisie pod tym filmem. Jak nie widzieliście, sobie sprawdźcie, przeklikajcie, bo tam jest taki w ogóle poradnik o całej giełdzie, jeżeli jej jeszcze nie znacie. Tak więc tutaj wam wytłumaczę o co chodzi, bo często wiele osób to pomija, albo nie wie, gdzie to znaleźć, a to jest dostępne dla wszystkich użytkowników. Więc po Pierwsze, dlaczego warto. Na tym ByBicie te nagrody są zazwyczaj w USDT, a nie w kuponach na prowizję, tak? Więc czasami się zdarzyło, że robiłem jakieś zadania na bonus na jakiejś giełdzie i dostawałem kupon do wykorzystania na prowizję, czyli tym samym musiałem wydać swoje pieniądze i zrobić obrót. Tutaj te bonusy z konkursów i z turniejów są przyznawane w USDT, więc możemy sobie je wypłacić, kupić za nie Bitcoina albo cokolwiek chcemy, tak? Więc to jest fajne. Po drugie, te bonusy za obrót tradingowy w pierwszych miesiącach to jest naprawdę fajna okazja, żeby podbudować swoje portfolio. No bo zobaczcie, możemy zyskać... Nawet tutaj do 15, a tam dalej jeszcze nie widzę do 30 tysięcy dolarów w USDT za to, że wpłacimy po raz pierwszy jakąś kwotę na tę giełdę. Z linkiem z opisu pod tym filmem, bo to nie jest takie też, wiecie, że o, przypominam, przypominam. Bo rzeczywiście tylko z linkami partnerskimi, niektóre z tych akcji działają, tak? Więc to jest takie win win, ja dostaję część prowizji od giełdy. Wy nic na tym nie tracicie, macie po prostu dodatkowe bonusy, tak? Więc też o tym przypominam z uwagi na to, że każdy może skorzystać. Więc z tego udało mi się naprawdę pozyskać ponad 11 tysięcy dolarów, bo tam wpłaciłem chyba z tego co pamiętam 100. 50 czy 160 tysięcy dolarów, dodatkowo zrobiłem trading volume, to pokazuję też w tym poprzednim filmie, do którego odsyłałem przed chwilą i dzięki temu dostałem bonusy, więc to jest ok i to właśnie obecnie jest aktywne, tak, więc może sobie sprawdzić i te bonusy to taki właśnie trochę cashback, można powiedzieć, dostajemy je za wykonanie poszczególnych akcji i tak dalej, i tak dalej. O i tutaj macie właśnie te zdjęcie z tym potwierdzeniem, że to te zadanie zostało wykonane i za ponad 600 tysięcy dolarów dostałem gdzieś też to było 60 dolarów o bonusu, tak? Więc to tak działa, i w taki sposób można to sobie po prostu wszystko odbierać. I jak wejdziecie w link w opisie, to będziecie widzieli właśnie coś takiego, że jest pokazane na tym KDP Mark Stiller, czyli taka po prostu dedykowana kampania dla naszej społeczności. I nawet 30 tysięcy do dolarów USDT, że za dużą wpłatę i duży trading volume możemy. Pozyskać. Więc nie chcę przedłużać, po prostu BYBIT w taki sposób to robi, z uwagi na to, że trochę ma taki model biznesowy, jak nie wiem, jak Uber, czyli po prostu najpierw zebrał dużo użytkowników, zarabia na tych starych, wyjadaczach, VIPach i tak dalej, a teraz zbiera jak najwięcej takich, wiecie, też mniejszych osób z mniejszym kapitałem, wynagradza je za to, że są na giełdzie, że razem z nimi rosną, a dopiero nie wiem, za parę lat, jak będzie chossa, to na tych osobach zarobi. To jest taka odwleczona gratyfikacja model biznesowy w dużych firmach, które mają zaplecze, które mają venture capital, jakieś fundusze, po prostu finansowanie i też zarabia. Zarabiają właśnie same, bo, bo, bo Bybit jest bardzo rentowną giełdą. E, około średnio w styczniu jest 8 miliardów do, dolarów obrotu e, każdego dnia, więc no, możecie, możecie sobie policzyć, ile to jest z prowizji. Jak ja tak na szybko liczyłem, to nie mam około 1,5 do 2 milionów do, dolarów dziennie przychodu z samych prowizji, plus jakieś pieniądze pewnie za listingi i tak dalej, więc ta giełda zarabia, no, myślę, że między pół a miliard dolarów rocznie minus koszty operacyjne, firmy, podatki i tak dalej. Więc tak czy siak, no trochę i wpada, nie? Jest to druga największa giełda obecnie na świecie, jeżeli chodzi o trading volume na dźwigni, zaraz po Binance, tylko jest do tego lepiej stworzona technologicznie, a Binance po prostu się wybił troszeczkę jako taki potentat rynku od samego początku i niektórzy tam już zostali. Więc okej, okay, przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnych rzeczy. Ja wam wytłumaczyłem, jak to mniej więcej wszystko działa. A, jeszcze jedna rzecz. Turnieje tradingowe, czyli właśnie na Bybicie, możecie sobie czasami skorzystać z Takich turniejów. Oni organizują na przykład z uwagi na, nie wiem, czwartą rocznicę giełdy. Taki do wygrania jest 200 tysięcy dolarów w bonusach. Jest też na przykład taki turniej coroczny, World Series of Trading. I tutaj jest pula nagród nawet 8 milionów dolarów w USDT. I wszystkie osoby, które są chętne, mogą dołączyć do teamu i razem z Teamem tradować. Ja robiłem swój w zeszłym roku. Byliśmy chyba na 40. którejś pozycji, jest tam z 600 teamów, a pierwsze 20 dostawało nagrody, więc prawie się udało. Mamy trochę fajnych traderów na pogładzie, więc też nie mogę się doczekać kolejnej edycji. Dlatego też zapraszam do sprawdzenia i skorzystania razem ze mną, i przechodzimy do kolejnej sekcji tego filmu. Chciałbym wam po prostu jako taki bonus też, tak, wytłumaczyć te pięć takich może rozterek, które ja miałem w swojej głowie, i których się nauczyłem, żebyście wy nie musieli tych błędów popełniać. Więc pierwsza taka moja rada, coś, co bym właśnie bardzo często robił, jeżeli chodzi o trading i pozycję na dźwigni, to to, że gdy jestem na proficie, Czyli przykładowo otworzyłem pozycję shortującą na Bitcoinie na poziomie 20 tysięcy dolarów, a spadł zaraz po tym na 19600, czy czyli jestem na proficie, tak? Przesuwam stop lossa na tak entry price, czyli cenę wejścia zamiast gdzieś tam, wiecie, wyżej, że, żebym był na stracie. Dzięki temu mam taką spokojniejszą głowę, wiecie, mogę się zrelaksować, zająć, in, zająć innymi rzeczami, bo wiem, że w najgorszym przypadku, gdyby, nie wiem, była, jak, jak, byłby jakiś rajd w drugą stronę, czy jakaś nawrotka ceny powyżej 20 tysięcy dolarów, a mój short byłby dalej w grze, to wiecie, bym tam był potem na minus, albo miał stop losa na 2500, tak? A w takim wypadku, jak jestem na 20 tysięcy na stop lossiem, na entry price, albo przykładowo na 19 950, żeby też nie wiem, prowizję tutaj uwzględnić, żeby w ogóle być tak mega czysto na zero, to wtedy mam spokojną głowę, wiem, że w najgorszym wypadku mnie zamknie na zero i nie będę stratny w ogóle na tym dealu, więc praktycznie na pewno albo zyskam, albo będę na zero. i to jest bardzo komfortowa sytuacja. Wszystkim wam tego po prostu życzę. Niejednokrotnie się zdarza, bo często jest tak, że wchodzimy w pozycję shortującą na samej górze, bo już widzimy rzeczywiście, że wiecie, świeca, świeca, świeca w górę, zaraz szykują się spadki, wchodzimy w coś za 20 tysięcy, jest 2100, zaraz spada już mamy komfortową pozycję, że możemy tak zrobić. Więc polecam serdecznie, jeżeli to wa z Waszą strategią jest gdzieś tam zbieżne, róbcie tak, bo jest wtedy spokojniej i łatwiej na tej dźwigni operować bez takiego stresu i emocji. Po drugie, pieniądze na poczet tradingu trzymajcie na albo metamasku, albo na Cold Wallet'cie. Chodzi mi o to, żebyście wszystkich pieniędzy w kryptowalutach nie trzymali na jednej giełdzie, bo po pierwsze korci, żeby czasami wiecie, doło do tych yy, na dźwigni, bo gdzieś tam tracimy, chcemy uratować swoją pozycję, żeby nas nie zlikwidowało. To jest z reguły droga do niej, prędzej, czy później się na tym przejedziemy i stracimy kupę siana. więc ja mam bardzo odseparowane pieniądze na początku tradingu na giełdach, od tego, co mam na dłuższy termin, od bitcoinów na cold walletach i tak dalej, żeby to gdzieś tam sobie długofalowo trzymać. I w najgorszym wypadku, zanim mój, wiecie, małpi łóżek przekalkuluje, co robi, to nawet nie mam dostępu. To jest są takie kajdanki dla samego siebie, żeby nie móc bezpośrednio mieć styczności ze wszystkim, Pieniędzy w świecie kryptowalut, żeby nie móc ich stracić. Nie wiem, jak się napijemy wódką, pół trawy pijemy i na kiblu mamy głupią decyzję, że chcemy coś tam zrobić. Odsyłam tutaj do filmu, jak straciłem pół miliona na kryptowalutę, który nagrałem chyba z półtora roku temu. I w takiej sytuacji rzeczywiście warto wiedzieć, jak się odseparować, jak to sobie wszystko posegregować, i jak do sprawy podejść. Druga rzecz to są zawsze na giełdach, co wam też pokazywałem dzisiaj. Takie zakładki, że na przykład nie wiem, spot, czy jakiś funding i trading, tak? Więc dopóki nie prze albo spot i trading, więc dopóki nie przerzucimy środków z tego spotu na trading, to wtedy też nie możemy tych środków wykorzystać na dźwigni. Więc też słuchajcie, nie trzymajcie zawsze wszystkiego właśnie na tej sekcji tradingowej, tylko sobie to rozłóżcie w najgorszym wypadku, jeżeli nie chcecie robić dywersyfikacji na różne portfole, giełdy, cold wallety i tak dalej. Trzecia rzecz to taka moja rada. Oczywiście to jest wbrew temu, że wiecie, tutaj pokazuję Wam linki partnerskie. Wiadomo, że jak jest obrót na giełdzie, to ja zarabiam i to jest niby wbrew przedsiębiorczemu podejściu, bo nie zarobię tyle, ale chcę być dla Was fair, tak? Wy jesteście dla mnie, oglądacie mnie, korzystacie tutaj z linków, pomagacie rozwijać kanałowi i mnie jako osobie, więc ja tym samym chcę Wam dać dobre rady. Nie używajcie za często dźwigni razy 20, razy 50 i tak dalej, bo oczywiście prowizje rosną, obrót rośnie, giełdy zadowolone, osoby polecające też, niektórzy wam tego nie powiedzą, ale tutaj bardzo łatwo o likwidację, jeżeli przykładowo macie dźwignię razy 50, wchodzicie w shorta na bitcoinie na 20 tysiącach dolarów i wybije 20 tysięcy Czyli 2% więcej po prostu, tak, bo wystarczy 2 razy 50, żeby było 100%, to wtedy bezpośrednio kasuje wam pozycję i zostajecie z niczym. Całkowity kapitał idzie w pył. Więc nawet na Bitcoinie, który jest każdego dnia zmienny o kilkaset dolarów, to bardzo prawdopodobne, że się stanie. Jest też taka fajna gdzieś tabelka, jak ją znajdę, to wam wrzucę, która pokazuje, ile w danym przedziale czasowym pozostaje procentowo pozycji otwartych na danym poziomie dźwigni i do czego można po prostu dojść. tak? Czyli na przykład tam 14 dni, 30. Z tego, co pamiętam, na dźwigni razy 100, 99,8% czy coś takiego, taka ilość pozycji po 30 dniach, nie doczeka się po prostu happy endu, czyli jedna na 500 przetrwa, co obrazuje, jak ryzykowne jest granie na dużej dźwigni, czyli likwidacja to nasz największy wróg, stop lossy na mniejszych dźwigniach, czasami wybiją, stracimy pół procent, parę procent kapitału, trudno, ale nie wszystko na poczet danego trade'a, więc ja tak wolę, mniejsze ryzyko, mniejszy stres, lepiej długo falowo, małą łyżeczką skubać i tak jest ryzykownie, niż gdzieś tam sobie jeszcze dorzucać Oliwy do ognia. Czy tam zwiększać ryzyko po prostu w zagrywkach. Czwarta rada to to, żeby się nigdy nie grali całym kapitałem na poczet tradingu na raz, bo po prostu może się okazać, że będziecie w błędzie, tak? Jak macie przykładowo 10 tysięcy dolarów na trading, na dźwignię kapitału, to w jednej lub w kilku pozycjach równolegle miejcie maksymalnie 15, może 20%, tak? Bo może się okazać, że wasza przekmina była głupia, błędna, że rynek pójdzie dosłownie w drugą stronę. Jak macie, nie wiem, 10 tysięcy dolarów na poczet dźwigni, macie jednego tradera, zawsze za to otwartego, to niestety możecie się wyzerować. Matematyka nie sprzyja. A jeżeli sobie to rozłożycie, na ileś transakcji, w każdym będziecie wchodzić po parę procent maksymalnie i wiecie, w, w ciągu dnia będziecie mieli kilka maks otwartych, czyli do paru nastu, dwudziestu procent łącznie. Tym samym matematyka wtedy Wam sprzyja i nawet jak coś tam pójdzie, nie tak, to macie potem możliwość po prostu statystycznie to odrobić, zagrać jeszcze raz i tylko osoby z takim twardym mindsetem, zasadami, strategią, które się trzymają, będą na, tej, na tym rynku w stanie zarabiać długofalowo, bo po prostu Trzymałem się do pewnych zasad, które są według mnie niepodważalne. I taka piąta nieoczywista rada i zasada to to, że z reguły nie, da, nie gra się shortów przeciwko tak zwanemu kreatorowi rynku. Chodzi o to, że jest to kryptowaluta, która odgrywa takie pierwsze skrzypce w obecnym czasie. Jako przykład bardzo dobry, w obecnej chwili, dam kryptowalutę Aptos. Tutaj rzeczywiście wiele osób spodziewało się, że wiecie, no już zaraz pęknie ta cała bańka, pękną te emocje u inwestorów. I zjedziemy na dół. No i wiecie, łapali shorty po 13 dolarów, po 14,50, po 16, 17, 19 i tak zamykało, zamykało raz po raz wszystkich, bo myśleli, że to już ta chwila, kiedy zaraz to się zrypie. Ale niekoniecznie. Jeżeli jakaś kryptowaluta jest w swoim trendzie, nurcie, płynie, po prostu jest mocna, to wtedy może się okazać, że tak jak teraz, Aptos w 3 tygodnie zrobi 500% na plus, pomimo Bessy, co jest absurdalnie po prostu pięknym wynikiem, i pozamyka wszystkich shortujących, połóci na łapki, nie będzie czego zbierać. Więc z zasady, jeżeli jakaś kryptowaluta, Wulta bardzo dobrze sobie radzi, to ja raczej staram się jej nie dotykać, bo może po prostu wyjść różnie i nie zawsze e, chcę tracić kapitał w taki sposób. Wolę grać na tych, które są zmienne i tak. Przykładowo, tych, które nie wiem, w ciągu ostatniej doby e, w top 10 były, tych, które wzrosły albo spadły najbardziej, bo i tak można tam dużo e, rzeczy zrobić niż przeciwko tej top 1, bo ona jest nieobliczalna, dzika, kosi w każdą stronę, może czasami się załapać i zarobić dużo, ale statystycznie w skali takich, wiecie, lat na rynku to się raczej nie opłaca. Po prostu mówię wam jako osoba, która się niejednokrotnie na tym przejechała. I to w tym filmie na tyle. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie skorzystać z tych bonusów i całej reszty, to w opisie pod tym filmem jest link do Babita. Przeklikajcie, zarejestrujcie się, sprawdźcie, wrzućcie depozyt. Pamiętajcie, że w ciągu 7 dni musicie załadować konto, żeby skorzystać z bonusów. Zróbcie sobie pierwszego tradea i zobaczcie, z czym to się w ogóle je. Jeżeli macie jakieś pytania, to spytajcie mnie w komentarzu. Dam Wam oczywiście znać, jak to wszystko wygląda. I chcę Wam też ogłosić, że już jutro rusza moja grupa na Discordzie. Koszary tradingu, gdzie będzie sporo różnych informacji dotyczących właśnie tradingu takich jak dzisiaj, więc yy, wyczekujcie, wpadajcie na social media, wyczekujcie grupy. Jutro wrzucę film, który ogłasza bezpośrednio, jak to wszystko będzie wyglądać i będziecie mogli dołączyć. Dla pierwszych osób będą dodatkowe benefity szybciej niż dla innych, więc subskrybujcie kanał, dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Na razie, cześć.